Jestem Tomasz Dorożała, tutaj z Knurowa. Urodziłem się tutaj i wychowałem w Knurowie. Jestem tutaj, by wam powiedzieć o żywym Bogu, jak go spotkałem. Kochani, nie o religii, nie o tradycji, ale o żywym Bogu. Kiedy byłem mały i miałem 6 lat, pamiętam jak dziś, że oglądałem sobie świerszczyki i różnego rodzaju pornograficzne gazety. To jest nienormalne. Jak dziecko, które ma 6 lat, takie rzeczy może robić? Robiłem różne dziwne rzeczy na tle zboczeń seksualnych. To było nienormalne. Kiedy miałem znowu 12 lat, zacząłem ćpać. Zacząłem palić narkotyki, zacząłem ćpać, zacząłem palić papierosy, pić alkohol. Kochani, kiedy miałem 12 lat, takie rzeczy już się ze mną działy. Nie umiałem sobie też poradzić z różnymi dziwnymi rzeczami, jak pornografia i inne dziwne rzeczy. Później spotkałem kobietę i myślałem, że to będzie szczęście w moim życiu. Ale jednak okazało się, że mimo tego, że później miałem kobietę, później miałem biznes, później miałem te inne rzeczy, jednak w głębi serca nie miałem szczęścia, ponieważ szczęście daje tylko Bóg. Szczęście daje tylko poznanie żywego Boga. Od małego jeździłem na papieża Jana Pawła II, był tutaj w Gliwicach. Od małego byłem gdzieś tam w kościele tak na początku. Później znowu nazywali mnie zło, takie miałem przezwisko, bo miałem glany i kolce w tych glanach. Chodziłem i chciałem, żeby ludzie się mnie bali. Chciałem, żeby ludzie czuli strach, kiedy ja przechodzę. Dlaczego takie rzeczy się ze mną działy? Ponieważ byłem zdemonizowany, a ja nawet o tym nie wiedziałem. Później, kiedy 7 lat temu poznałem żywego Boga, Jezus Chrystus przyszedł do mnie 7 lat temu i powiedział do mnie: potrzebujesz uwolnienia. I ja zostałem uwolniony z wielu demonów. Skończyły się problemy z pornografią. Skończyły się problemy z tymi rzeczami. Przestałem ćpać. Przestałem chlać. Przestałem te rzeczy robić. Dzisiaj, kochani, jesteśmy tutaj dla was. Dzisiaj, kochani, mamy dla was dobrą wiadomość, że Bóg może uzdrowić ciebie z jakiejkolwiek choroby. Że Bóg może uwolnić ciebie z jakiejkolwiek niemocy. Że Bóg to nie jest obraz. Że Bóg to nie jest jakaś marionetka. To nie jest mały Jezusik. Tylko to jest żywy Bóg, Jezus Chrystus. To jest żywy Pan. Dzisiaj, kochani, spotykamy się też w Sztukaterii. Zapraszamy na godzinę 18. Kochani, moja mama też miała dziurę w rdzeniu kręgowym i ona w Jastrzębiu Zdroju była operowana. Ta operacja nic nie dała. Oni jej tylko zaślepili tą dziurę, bo nie da się tego zrobić. I dzisiaj jest zdrową kobietą. Dzisiaj normalnie sobie żyje. Dlaczego? Ponieważ 7 lat temu ja przeczytałem w tej Biblii, że jednak ręce na chorych kłaść będą i będą uzdrawiać. I tak położyliśmy z moim bratem Łukaszem Dorożała na moją matkę ręce i ona została uzdrowiona przez cudowną moc imienia Jezus, bo Duch Święty jest prawdziwy. Jezus Chrystus jest Bogiem. Nie jesteśmy świadkami, przepraszam, nie jesteśmy świadkami Jehowy, nie jesteśmy organizacją religijną, nie jesteśmy nikim z tych rzeczy tradycyjnych, ale jesteśmy ludźmi, którzy prawdziwie pojednali się z Bogiem, którzy prawdziwie chcą wam dzisiaj powiedzieć, że jesteście kochani. Ludzie z Knurowa i spoza okolic, jesteście kochani bardziej niż wam się wydaje. Jesteście drogocennymi diamentami w oczach Boga. Tylko tego nie wiecie. Ja też, kiedy właśnie jak miałem te 6 lat i te 12 lat, kiedy ćpałem, tak naprawdę szukałem tego szczęścia. Szukałem, kto mi da szczęście. Ja nie kobieta, ani narkotyki, ani biznes, ani pieniądze. Nic mi szczęścia w życiu nie dało. I tobie, ty wiesz w swoim sercu, że nic ci szczęścia dzisiaj nie da. Więc zatrzymaj się na chwilę, bo mam dla ciebie rozwiązanie. Rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Możesz dzisiaj do Niego przyjść, tak jak ja przyszedłem te 7 lat temu i powiedzieć: Jezu Chryste, ja ciebie kocham. Ja przepraszam ciebie za to, że żyłem bez ciebie. Chodziłem sobie do kościoła, chodziłem na spowiedź, robiłem różne rzeczy, ale co z tego? Dopóki nie pojednamy się z Bogiem, to nic nam nie da. Kochani, otwórzmy nasze uszy, bo to słowo, które dzisiaj głosimy, tego nigdy jeszcze nie było w Knurowie. Nigdy. Dzisiaj, kiedy słyszysz mój głos, nie zatwardzaj swojego serca, ponieważ dzisiaj Bóg mówi tutaj przez nas do was. Pokutujcie z tego, że zrobiliśmy sobie z Boga tradycję, że zrobiliśmy sobie z Boga jakiś obraz, że zrobiliśmy sobie z Boga jakieś podobieństwa. Kochani, Jezus Chrystus jest żywym, wszechmocnym Królem, Bogiem i Panem. On, kiedy wejdzie w twoje życie, zmieni je całkowicie. Czy chcesz tego? On nie na siłę, On nie będzie cię na siłę zmuszać, ale On, kochani, On, kiedy ty zechcesz naprawdę w swoim sercu poznać prawdę, On powiedział, kto pozna prawdę, prawda go wyrzuci.
wyzwoli. Kochani, dzisiaj, jeżeli twoje życie jest pełne nieszczęścia, jeżeli dzisiaj twoje życie jest pełne braku tego szczęścia, którego ja miałem, kochani, możesz dzisiaj przyjść do Jezusa Chrystusa i poznasz szczęście. I ta prawda cię wyswobodzi, to jest prawdziwe. Kochani, ja spotkałem żywego Boga, tak jak powiedziałem 7 lat temu, i to transformowało moje życie. Byłem tym, który ćpa. Byłem tym, który ma rozwód. Byłem tym, który w ogóle nie ogarnia. Byłem tym, który był nazwany zło. Byłem tym, który w ogóle nie miał szczęścia w sobie. Mój przyjaciel raz do mnie powiedział, że kiedy on przy mnie stoi, czuję się taki malutki. Wszystkich dewastowałem. Dewastowałem ich krytyką. Dewastowałem ich słowami. Wiecie, co jest najlepsze? Ja zawsze, jak byłem w pracy, czy w domu, czy w biznesie, zawsze myślałem sobie, że przyjdę do domu i będę dobrym człowiekiem. Zawsze miałem takie wizje o sobie. A kiedy przychodziłem do domu, byłem złym człowiekiem, kłóciłem się, klnąłem, wyzywałem, byłem bardzo agresywnym człowiekiem, bardzo złym, dlatego nazywali mnie zło. I kochani, ja nic z tym nie umiałem zrobić, nie umiałem nic z tym zrobić, chciałem, pozytywne myślenie mi nic tutaj nie dało, ale kiedy pojednałem się z żywym Bogiem 7 lat temu, kochani, On do mnie przyszedł i wziął całą agresję, przestałem w ogóle być złym człowiekiem z automatu, przestałem się wściekać na ludzi, a zacząłem kochać, przestałem. I dlatego dzisiaj tutaj jako Kościół, Ogień Przebudzenia Knurów, jesteśmy dla was, by wam ogłosić tą dobrą nowinę, że i wy możecie pojednać się z Bogiem i wasze życie może być zmienione. Jeżeli to odrzucicie, to to odrzucicie, ale jeżeli chcecie, to możecie się pojednać i Bóg zmieni wasze życie tak, jak zmienił moje. Bóg jest tutaj dla was dzisiaj. To wy w domach modlicie się głośno o poruszenie Boże. To my jesteśmy dzisiaj dla was poruszeniem Bożym. Jeżeli chcecie, możemy kłaść ręce na was, będziemy was uzdrawiać. Nie bójcie się, tutaj ludzie mają takie plakietki. Podchodźcie do nich. Normalnie nie będziemy na was krzyczeć, ale będziemy chcieli wam pomóc. Kochani, dzisiaj w Sztukaterii o godzinie 18 mamy spotkanie. Dzisiaj, kochani, jest dzień waszego zbawienia. Dzisiaj jest dzień, kiedy do was mówimy. Dzisiaj jest dzień. Pokutujcie i wierzcie w Ewangelię, w dobrą nowinę. Nie w Jezusika na krzyżu, nie tradycyjne chodzenie w niedzielę do kościoła. Nie to. Bóg widzi serca. Bóg wie, kiedy idziesz do kościoła, a kiedy nie chcesz tego. Mnie to już tak zaczęło drażnić. Mam wielki gniew na te rzeczy, że sam kiedyś chodziłem do kościoła, jakieś chrzty, jakieś rzeczy, i pytam się ludzi, dlaczego ty to robisz? A bo tak rodzina chce. A co z tego, co rodzina chce? Co z tego, co rodzina chce? Czy ty pojednałeś się z Bogiem? Kochani, my potrzebujemy pojednać się najpierw z Jezusem Chrystusem. Ty musisz się pojednać, jeżeli chcesz wejść do nieba. Do nieba nie ma innej drogi. Maryja cię nie zbawi. Kościół Ogień Przebudzenia cię nie zbawi. Kościół katolicki cię nie zbawi. Kościół protestancki też cię nie zbawi. Nic cię nie zbawi. Religia cię nie zbawi. Twoje dobre uczynki, chcę ci powiedzieć, dzisiaj też cię nie zbawią. Dużo ludzi do mnie mówi: Tomek, jak osiągnąć zbawienie? Ja jestem przecież dobrym człowiekiem. Nie ma czegoś takiego. Twoje dobre uczynki nie przeważą tych złych. Za każdy grzech jest śmierć. Bóg mówi, że chociaż raz żeś zgrzeszył, to idziesz do piekła. Ale kochani, jest dobra nowina, że jeżeli ty przyjmiesz dzisiaj Jezusa Chrystusa, który stał się grzechem na krzyżu, że jeżeli ty przyjmiesz tą wymianę krzyżową, to dzisiaj życie w ciebie wejdzie. Potrzebujesz jedynie, co zrobić to szczerze, oddać życie Jezusowi Chrystusowi i szczerze się z Nim pojednać. Nie jakieś tradycyjne chodzenie do kościoła. Nie to. Kochani, dzisiaj chcę wam powiedzieć o dobrym Bogu, który przyszedł do was, by ogłosić wam, że dziś jest dzień waszego zbawienia. Tego jeszcze nie było w tym mieście, ale to się dzieje. Jesteśmy Ogień Przebudzenia Knurów. Zapraszamy.